160-hektarowe gospodarstwo pana Ryszarda Tomaszewskiego, położone we wsi Bombalice, gmina Gozdowo w województwie mazowieckim, to najnowocześniejszy obiekt tego typu w kraju. Obora przeznaczona docelowo na 340 krów, wyposażona jest w 4 nowoczesne roboty udojowe. Robota do oczyszczenia posadzek ażurowych, robota do podgarniania pasz na stole paszowym, wanny do kąpieli racic, poskrąb weterynaryjny, automatyczną odpajalnię dla cieląt, sterowany komputerowo system oświetlenia lampami sodowymi oraz innowacyjne przegrody międzylegowiskowe. Średnia roczna wydajność w tym gospodarstwie to 8300 litrów mleka. Obecne gospodarstwo pana Ryszarda to efekt długoletniej pracy i otwartości na nowinki technologiczne związane z produkcją mleka. Tu się urodziłem w tym gospodarstwie i razem z żoną prowadzimy gospodarstwo od 10 roku. No stopniowo żeśmy przejęli to gospodarstwo, to żeśmy dokupywali ziemi i kupywałem maszyny rolnicze. W kolejnych etapach żeśmy zaczęli się za budowę wziąć. Co oborę pierwszą, później drugą oborę, nie? Pierwszą oborę żeśmy postawili w 2004 roku na 120 stanowisk, a rozbudowę tej obory żeśmy zrobili w 2012 roku. Docelowa obora jest dostosowana na 340 sztuk, a obecnie mamy 250 sztuk dojnych. Na budowę obory żeśmy swoje oszczędności mieli, nie? Sporo oszczędności i resztę wzięliśmy kredyt z banku. Cała inwestycja, którą żeśmy to pobudowali tą oborę, to wszystko te roboty udajowe, będzie się wracać około 5 lat. Obecnie mamy 160 hektarów, uprawiamy głównie kukurydzę i siano kiszonki. Chciałbym jeszcze w tej oborze tutaj założyć robot do rozwodzenia pasz. Sam rozwodzi, sam rozdaje, wszystko sam pobiera pasze. Zwolniłoby nas to z innych obowiązków, inne obowiązki byśmy mieli, inną pracę byśmy mogli zrobić. Marzenia są. Nowa obora pana Ryszarda wzniesiona została według projektu technologicznego LEI. Koncepcja ta charakteryzuje się dużą kubaturą. Budynek ma szerokość 24 metry, długość 121 metrów, a wysokość w kalenicy 7 metrów. Wyjątkowo szerokie są korytarze przylegające z obu stron do stołu paszowego, każdy o szerokości 3,5 metra. Nowa obora ma konstrukcję stalowo-wolnonośną. W kalenicy dachu znajduje się szczelina wywiewna o szerokości 2,4 metra, przykryta półkolistymi świetlikami. Światło otworów wywiewnych można regulować za pomocą obrotowych przepustnic uruchamianych ręcznie. Krowy mają bardzo wygodne legowiska. Przy standardowej szerokości 1,2 metra środkowe podwójne stanowiska mają długość 4,4 metra, a przyścienne 2,5 metra. Dłuższe legowiska wraz z innowacyjnymi przegrodami międzylegowiskowymi bez rury karkowej dają krowom duży komfort kładzenia się i wstawania. Legowiska wyłożone są matami. Są to maty dwuwarstwowe, na wierzchu jest guma, a od spodu pianka. W oborze zastosowano unikalny system oświetlenia LEI L4C. Polega on na zastosowaniu dziennych lamp sodowych i lamp nocnych świecących na czerwono. Dzień świetlny w tej oborze trwa 16 godzin. Dzięki optymalnemu oświetleniu zwiększa się spożycie paszy, co tym samym poprawia wydajność krów. Komfort krów zwiększa także zamontowane czochradło LEI Luna, dzięki któremu zwierzęta mają możliwość pozbycia się kurzu i swędzenia skóry. Czochradło napędzane elektrycznie uruchamiane jest za pomocą dotyku i obraca się w przeciwnym kierunku niż krowa je popycha. Wybierając robota udojowego firmy LEI, gospodarz zdecydował się na zastosowanie systemu wolnego ruchu krów. Polega on na swobodnym podchodzeniu krów do doju bezpośrednio ze stołu paszowego lub z części legowiskowej, bez przechodzenia przez jakąkolwiek bramkę selekcyjną. Do wejścia do robota zachęca je zadawana tam pasza treściwa i pasza w płynie. Krowy dojone są w czterech robotach udojowych Astronaut A4, usytuowanych centralnie w oborze. Roboty obsługują dwie jednostki centralne z systemem podciśnienia i mycia.
po wejściu krowy do bezprogowego boksu udojowego następuje odczytanie numeru krowy i z dozownika robota zostaje podana pasza w ilości uzależnionej od wydajności krowy. Następnie wymię przygotowywane jest do doju przez dwukrotne czyszczenie strzyków szczotkami i ich mazowanie. Po tej czynności szczotki są dezynfekowane, a ramię robota za pomocą systemu lokalizowania strzyków skanuje wymię i nakłada kubki udojowe. Na początek robot wykonuje przedzdajanie, aby zbadać mleko. Mleko, które nie nadaje się do spożycia, kierowane jest do separatorów. Podobnie jak w robotach udojowych innych firm, dój rozpoczyna się już po założeniu pierwszego kubka udojowego, a każda ćwiartka wymienia traktowana jest indywidualnie. Jednym z nowoczesnych rozwiązań w Leli Astronaut A4 jest pompa mleczna, która niezwykle delikatnie transportuje mleko do zbiornika. Zamiast łopatek, które mogą uszkodzić mleko, zastosowano w niej specjalny silikonowy rękaw. Jego rola polega na łagodnym tłoczeniu mleka do rurociągu mlecznego, a następnie do schładzajnika. Po zakończeniu udoju następuje dezynfekcja strzyków, a kubki udojowe czyszczone są gorącą parą, a następnie płukane zimną wodą. Integralną częścią robota jest system zarządzania, dzięki któremu hodowca uzyskuje przejrzyste informacje o każdej krowie. Na podstawie zgromadzonych danych system analizuje informacje pod kątem produkcji mleka i spożytej paszy treściwej i automatycznie zmienia przydział paszy na krowę. Po wyjściu z robota krowy przechodzą przez wannę do kąpieli racic. Jest ona wykonana z mocnej stali nierdzewnej z antypoślizgowym podłożem. Długość wanny umożliwia krowie dwukrotne zanurzenie każdej racicy. Funkcjonowanie wanny kontrolowane jest przez sterownik. Napełnianie, dozowanie środków, spłukiwanie odbywa się w pełni automatycznie. W tym gospodarstwie zastosowano tygodniowy program kąpieli, czyli wanna używana jest raz w tygodniu. W oborze krowy utrzymywane są na nowoczesnych rusztach betonowych, których ukształtowanie nie powoduje zalepiania szczelin odchodami zwierząt. Posadzkę ażurową czyści robot Discovery S, który ma zamontowany pod spodem zgarniacz odchodów. Jest łatwy do zainstalowania oraz nie wymaga modyfikacji lub zmian w oborze. Robot zasilany jest baterią. Trasę, którą ma czyścić, rolnik programuje za pomocą pilota. Regularne usuwanie odchodów poprawia higienę w oborze i dobrze wpływa na zdrowotność racic. Czyszczenie odbywa się na zasadzie przepychania odchodów przez szczeliny w rusztach. Z przodu robot posiada specjalny pierścień zabezpieczający przed blokowaniem oraz klinowaniem. Po każdym czyszczeniu Discovery wraca do stacji dokującej, żeby doładować baterie. Mieszanka TMR zadawana jest z wozu paszowego i co 2 godziny podgarniana przez robot Juno 150. Juno to samobieżny robot, który po uprzednim zaprogramowaniu wyjeżdża na oborę i podgarnia paszę tak często, jak życzy sobie tego hodowca. Trasa robota wyznaczana jest dzięki czujnikowi, który widzi wygrodzenia stołu paszowego w celu zachowania właściwych odległości. Warunkiem dobrej pracy robota jest solidna, równa podłoga w oborze oraz minimalna szerokość korytarza 2 metry. W przerwach między kolejnymi wyjazdami urządzenie ładuje się w stacji dokującej umieszczonej przy stole paszowym. Pracę przy odchowie cieląt ułatwia automatyczne poidło.
Za pomocą responderów montowanych na każdym cielęciu system rozpoznaje je indywidualnie, dostosowując właściwe porcje oraz optymalną koncentrację dawki mleka w ciągu dnia. Częste i małe dawki dobowe o stałej temperaturze mleka pozwalają na właściwy rozwój narządów trawiennych, wykluczając biegunki niemal do zera. Gdy któreś ciele nie odwiedzi robota i nie wypije swojej porcji, specjalny program natychmiast zaznaczy to na liście i prześle do wiadomości hodowcy. W przyszłości marzenia pana Tomaszewskiego mogłyby być zrealizowane za pomocą najnowszego automatu do karmienia krów, samojezdnego wozu paszowego Vector, prezentowanego przez firmę Leli na targach bydła w Łodzi. Urządzenie to składa się z dwóch elementów. Pierwszy to chwytak, który poruszając się po specjalnej konstrukcji pobiera pasze objętościowe i przenosi je do mieszalnika. Z kolei mieszanka treściwa i dodatki płynne podawane są bezpośrednio ze zbiorników znajdujących się w pobliżu obory. Druga część to robot mieszająco-zadający, który samodzielnie miesza poszczególne elementy paszy, zadaje oraz podgarnia paszę krowom. Jego zadaniem jest dbanie o to, aby krowy miały stały dostęp do świeżej paszy przez całą dobę. Zapewnia to laser, który przy każdorazowym przejeździe po stole paszowym mierzy wysokość TMR-u i w przypadku braku wymaganej ilości paszy uzupełnia niedostatki. Według informacji producenta, za pomocą wektora można wyżywić stado liczące od 250 do 300 krów. Przyjęte technologie w chowie bydła mlecznego w zależności od typu gospodarstw mogą się różnić. Warto jednak pamiętać, że w każdym gospodarstwie można zastosować rozwiązania pozwalające usprawnić pracę hodowcy, poprawić dobrostan zwierząt, a co za tym idzie, zwiększyć produkcyjność gospodarstw.